Dziękuję bardzo. Dziękuję panią profesorowi za wprowadzenie, dziękuję państwu za przybycie. Nie chcę tracić czasu, dlatego przejdę od razu do sprawy, że tak powiem, dlatego że to zdrowie nasze jest niezwykle ważne. Były badania socjologiczne robione w Polsce, które wskazały, że najważniejszą rzeczą dla Polaka jest jego zdrowie. Czasami się nad tym zastanawiam, czy tak rzeczywiście jest. Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, to interesuje nas nasza kariera, samochód, jakim jeździmy, gdzie na wakacje jedziemy. Im większy dom, tym lepiej, ale jak nie ma zdrowia, to wszystko się nie liczy. Wtedy chcemy sprzedać samochód, chcemy sprzedać dom, żeby ratować swoje zdrowie, czy zdrowie na przykład swojego dziecka. Pytanie właśnie to zasadnicze cały czas wychodzi wszędzie, gdziekolwiek nie rozmawiam z ludźmi. Dlaczego chorujemy? Dlaczego chorujemy? Co jest przyczyną tego, że w tej chwili chorujemy znacznie bardziej niż na przykład 30 czy 40 lat temu? Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele przyczyn oczywiście, ale ogólnie można to ująć w ten sposób, że chorujemy dlatego, że czegoś w naszym organizmie nam zabrakło. Lub też mamy w organizmie naszym coś, co nam przeszkadza dobrze funkcjonować. Głównie tutaj chodzi oczywiście o układ odpornościowy, dlatego że mówimy o chorobach przewlekłych, które, tak jak żeśmy zatytułowali dzisiejsze spotkanie, że te choroby przewlekłe są wyleczalne. Trzeba zwrócić uwagę na to, że medycyna w ciągu ostatnich, szczególnie 50 lat, zrobiła kolosalny postęp. Naprawdę, to trzeba chylić głowa przed osiągnięciami medycyny akademickiej, to podkreślam zawsze, medycyny akademickiej. Medycyna ta robi w tej chwili naprawdę cuda. Naprawdę. Dlatego, że z przysłowiowych kawałków potrafią człowieka złożyć po wypadku jakimś i za jakiś czas człowiek w miarę chodzi i funkcjonuje. To, co potrafią robić kardiolodzy dziecięcy, na przykład operacje na sercu w łonie matki jeszcze, to zakrawa na jakiś cud. Ale potrafią to robić. To, co potrafią robić na przykład w tej chwili ortopedzi, chirurdzy, badania obrazowe, jakie są w tej chwili techniki, czy też na przykład rehabilitacja, to są naprawdę rzeczy, które nie wolno zignorować i zawsze trzeba tym ludziom oddać pewnego rodzaju hołd. Natomiast jeśli chodzi o choroby przewlekłe, leżymy. Leżymy jak dłudzy, dlatego że w leczeniu chorób przewlekłych nie zrobiono w zasadzie żadnego postępu, a w niektórych chorobach cofnęliśmy się. Jedną z chorób przewlekłych, ja tylko będę dawał takie przykłady, jedną z chorób przewlekłych jest coś, co jest niezwykle powszechne w tej chwili, a to są choroby tarczycy. Ja teraz dostaję mniej więcej około 1000 e-maili tygodniowo, gdzie ludzie piszą swoje historie, opisują swoje leczenia, w jaki sposób byli leczeni. No i powiem państwu tak, że pierwsza grupa to są nowotwory, druga grupa to są choroby tarczycy. I tych chorób tarczycy w tej chwili jest po prostu niezliczona ilość, w przypadkach. Ale główne choroby tarczycy to między innymi Hashimoto. Jest to przewlekłe zapalenie tarczycy. W podręcznikach medycyny pisze wyraźnie, jest to choroba nieuleczalna. Jak to jest, kiedy ją się leczy? Jak to jest, jak medycyna funkcjonuje, kiedy coś, co jest zaklasyfikowane jako choroba nieuleczalna, kiedy to się leczy? Ona jest nieuleczalna i rzeczywiście nie da się tego wyleczyć metodami takimi, jak stosuje medycyna akademicka. Ja tu bardzo wyraźnie podkreślam to słowo, że to jest medycyna akademicka, dlatego że medycyna to jest ogół, to jest cała przestrzeń, to jest wszystko, co leczy. Natomiast medycyna nauczana na uniwersytetach medycznych jest to szczególny przypadek medycyny i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. W związku z tym, że to jest szczególny przypadek, to nie wszędzie będzie się to stosować. Kiedy ja byłem na studiach,
robiliśmy takie coś, że na wykładach z matematyki przyszła pani doktor na wykład i powiedziała: dzisiaj sobie zrobimy własną matematykę. 2 + 2 nie będzie 4. Nie mogliśmy tego zrozumieć. Potem dopiero zrozumieliśmy, że matematyka to jest przestrzeń. A to, że 2 + 2 = 4, to jest szczególny przypadek. Bo tak żeśmy się umówili. Wiadomo, w matematyce wcale tak nie musi być. Ale czy zawsze 2 + 2, tego typu zasada, czy tego typu szczególny przypadek matematyki zastosuje się do wszystkich rzeczy, gdzie matematyka może być zastosowana? Oczywiście, że nie. W medycynie jest to samo. To wracam z powrotem do tematu. To jak to jest, że ktoś leczy Hashimoto i leczy się to, ja to wiem, a medycyna sobie z tym nie może poradzić. Jak to jest, kiedy w podręcznikach medycyny akademickiej, powtarzam, pisze, że nadczynność tarczycy jest chorobą przewlekłą, w zasadzie nieuleczalną i w żaden sposób pod groźbą niemalże nie można wtedy u chorego człowieka stosować czegokolwiek zawierającego jod. Dlatego, że jod, pisze, wywołuje nadczynność tarczycy. To zachodzi pytanie, jak to się działo, kiedy von Bassedow, który był pierwszym lekarzem, który opisał właśnie nadczynność tarczycy, zresztą mamy chorobę Preyxa-Bassedowa, to jest nadczynność tarczycy na tle autoimmunoagresji. Jak to się działo, że von Bassedow leczył nadczynność tarczycy w 80-90%, coś, co jest absolutnie nieosiągalne w tej chwili przez medycynę akademicką, on ją leczył jodem. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. I to jak to jest, że prawie 100 lat temu leczono coś, czego dzisiaj mówi się nam, nie potrafimy tego leczyć. Coś jest nie tak. Zwracam uwagę jeszcze raz, że nie potrafimy tego leczyć metodami takimi, jak stosuje medycyna akademicka. Coś jest na rzeczy. A z innymi chorobami? A jak jest z łuszczycą nieuleczalną? Jak to jest nieuleczalna, kiedy ją się leczy? Czasami mamy problem z tym oczywiście, bo choroby przewlekłe, no nie wiadomo, czym są spowodowane. Nie wiemy, co je powoduje. No ale jeżeli zakwasić komuś żołądek, bo żołądki mamy odkwaszone. To, że mamy zgagę, to nie znaczy, że mamy nadkwasowość. To, że mamy zgagę, oznacza, że żołądek ma za mało kwasu. To jest temat na godzinę, dzisiaj tego nie omówimy. Ale to oznacza za mało kwasu. To jak to jest, kiedy spotykam człowieka z łuszczycą, naprawdę, cały w tej łuszczycy był. I od momentu zakwaszenia jego żołądka po miesiącu czasu nie ma śladu łuszczycy. W ogóle zero, nic. A jednak w podręcznikach pisze, że jest to choroba nieuleczalna. To jak to jest? Jest choroba uleczalna czy nieuleczalna? Oczywiście, że jest uleczalna. Oczywiście, że jest uleczalna. Trzeba tylko znaleźć przyczynę tego wszystkiego. I tu jest następny problem, bo w chorobach przewlekłych nie potrafimy bardzo łatwo zidentyfikować przyczyny. I wtedy mówimy, jest nieuleczalna. Ale jak to właśnie jest, kiedy to się leczy? Twardzina układowa. Może ktoś wie, co to jest. Jest to schorzenie tkanki łącznej właściwie, które powoduje to, że chory ma... twardnieje skóra, wszystko, każdy organ twardnieje po prostu. Perystaltyka jelit zamiera. Przełyk, robi się rura stalowa, przestaje działać, człowiek ginie. Ginie bardzo, bardzo powoli. Choroba nieuleczalna. Jak to jest, kiedy ją się leczy? Jak to jest, kiedy ktoś mi mówi o tym, że zmienił tylko sposób oddychania, bo my bardzo źle oddychamy. Źle oddychamy. Bardzo. Konsekwencje tego są fatalne. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak źle oddychamy. No i teraz ktoś, kto był już umierający, dlatego że już się kończył praktycznie rzecz biorąc, nie miał nic do stracenia.
zaczął inaczej oddychać. Tylko. I po miesiącu czasu nie było śladu jego choroby. Jest to leczalne? Oczywiście, że jest. Tak jak ktoś zapyta się, no a ile takich osób było? Nie wiem, ale dla mnie istotne jest to, że był co najmniej jeden przypadek wyleczony i tym trzeba się zająć. Dlaczego ten jeden został wyleczony, a miliony innych, mówimy, nawet nie wiemy, czy mogli być wyleczeni, bo nigdy u nich czegoś takiego nie zastosowano. Mówimy tak, jeżeli jeden kruk jest biały, to nie oznacza, że wszystkie są czarne. Nowotwór piersi u kobiety była ordynatorem jednego z dużych szpitalów Boston w Massachusetts. Rozsiany. Natrafiła na artykuł jednego z lekarzy irańskich i zaczęła pić wodę z solą. Dużo wody z solą. 20 szklanek dziennie. I po 3 miesiącach nie miała nowotworu. W ogóle. Zupełne. Zero. Żadne badania, znaczy jakiekolwiek badania obrazowe zastosowano, wykazały, że nie ma nowotworu. To czy ten nowotwór w jej stanie szczególnie był uleczalny? Oczywiście, że był. Jeżeli my walczymy z chorobą taką, która dotyka naprawdę bardzo dużą część społeczeństwa, nie tylko w Polsce, jest to obrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Jest to ogromny problem, bo z tym nie wiadomo za bardzo, co zrobić. Mówi się, że przyczyną jest Helicobacter pylori. W tej chwili wiadomo, że no nie. Dlatego, że w wielu przypadkach choroby wrzodowej nie znaleziono we wrzodach żołądka Helicobacter pylori. O, jak nie znaleziono Helicobacter pylori, a ktoś ma wrzód żołądka, a mówi się, że Helicobacter pylori jest przyczyną wrzodu żołądka, wtedy podaje się antybiotyki silne, które naprawdę niszczą, okropnie niszczą żołądek, to czy mu podawać, czy nie? Skoro mamy antybiotyki na Helicobacter pylori, a jego tam nie ma, obrzodzenie jest, to co zrobić? A człowiek kona, bo obrzodzenie żołądka czy dwunastnicy powoduje takie coś, że codziennie chory ma ataki bólu, najczęściej w nocy. To co zrobić? Czy da się to wyleczyć w takim razie? W tej chwili już wiadomo, że Helicobacter pylori jest bakterią potrzebną. I już tą sprawę zamiata się troszeczkę pod dywan. Ktoś dostał Nagrodę Nobla za to, że Helicobacter pylori jest przyczyną obrzodzenia żołądka. Prawdziwym odkrywcą tego zjawiska był Polak, tylko jego szefowie dostali Nagrodę Nobla. Może i dobrze, że on nie dostał. Ale jeżeli już ktoś tą chorobę ma, to jak to wyleczyć? To nie jest takie proste, się okazuje. Jeden z lekarzy irańskich leczył to wodą. Czasami, kiedy mamy skomplikowane przypadki w oczach medycyny akademickiej, skomplikowane, one czasami są banalnie proste do wyleczenia. Jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że jeżeli mamy bardziej skomplikowaną chorobę, to musimy użyć bardzo skomplikowanych metod jej leczenia. A nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, bardzo często tak jest. Ja to widzę już ponad 20 parę lat. Dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli w tym przypadku, kiedy był chory na obrzodzenie żołądka i on konał z bólu, tracił przytomność i podano mu wodę i przestał go ten brzuch boleć, no to ten lekarz się tym zainteresował. I w ten sposób wyleczył ponad 3000 osób z choroby wrzodowej, stosując wodę. Wodę z solą, ale soli nie wolno brać. A bez soli to nie będzie działać. No i co? Da się wyleczyć? No oczywiście, że się da. Takich przykładów mogę mnożyć w nieskończoność właściwie, bo tyle takich przypadków jest. Tylko, że wody nie da się opatentować. Przemysł farmaceutyczny nie sprzedaje wody. Dlatego nikt o tym nie mówi. Bo nikomu nie zależy na tym, wręcz przeciwnie. Człowiek wyleczony jest człowiekiem straconym.
dla przemysłu farmaceutycznego. Ja nie odkrywam żadnej tajemnicy absolutnie. Ja tylko mówię, że szersze spojrzenie na leczenie człowieka przynosi efekty. I to wcale nie trzeba do muchy na ścianie strzelać z armaty. Tylko trzeba organizmowi dać to, czego on potrzebuje. To jak to się stało, że stosując wodę leczy się nowotwory? Ja niedawno, stosując wodę, u kobiety około 40 lat wyleczyła się całkowicie z czegoś, co... Spróbujcie to leczyć. Choroba leśniowskiego Crohna i rzodziejące zapalenie jelita grubego. No, to tylko sterydy, sterydy, sterydy i nic więcej. A trzeba wiedzieć, że steryd poradzi sobie z zapaleniem. Poradzi sobie ze stanem zapalnym śluzówki jelita, czy grubego, czy cienkiego. Poradzi sobie. Tylko, że tam, w tym miejscu powstaje blizna. I ten odcinek jelita już na wieki wieków jest wyłączony z funkcjonowania. No i tak się leczy. I steryd, i steryd, i steryd, i steryd. I pacjenta doprowadza się do katastrofy zdrowotnej. I co? Tak się leczy. No nie leczy się, bo pisze, że leczymy tylko objawowo. To jak to jest, kiedy ona przez miesiąc czasu piła wodę solą i zakończyła się choroba? Ja takich przypadków mam bardzo, bardzo dużo. Patrzmy na raka mózgu. Mówię celowo o tym nowotworze mózgu, dlatego że w tej chwili wzrost ilości zachorowań na raka mózgu jest po prostu, to jest plaga, to jest coś niesamowitego. To nie jest jeszcze w wielkich liczbach, ale to wzrost, prędkość wzrostu jest niesamowita. To jak to jest, że w tej chwili, jeśli ktoś ma tego nieszczęsnego klejaka, a szczególnie jeśli to jest w miejscu nieoperowanym, bo przy pniu i tak dalej, koniec. Bardzo małe prawdopodobieństwo wyleczenia tej choroby, dlatego że to się operuje nieraz, jeśli się da i wraca. A jeśli się nie da zoperować, to co wtedy? No wtedy szpital, który jest wyposażony w miliardowej wartości, widziałem to, w miliardowej wartości urządzenia, sprzęt, nie daje sobie rady. W ogóle zero. Co się wtedy mówi? Ano się wtedy mówi, nie damy rady. Co niektórzy wtedy robią? Szukają pomocy pozaakademickiej. No bo nie ma innego wyjścia. I co się robi wtedy często? Często ten pacjent wraca do zdrowia. A jak? No właśnie. W taki sposób się go leczy, że medycyna akademicka, słuchając opowieści o tym, jak to się robi, no w cudzysłowie tarza się ze śmiechu. Ja to widziałem. Tylko że medycyna akademicka jest nieskuteczna, a ta metoda jest skuteczna. I robi ją na przykład, bo to nie tylko jeden, pan Jan Lubecki, doktor Jan Lubecki z Sacramento. Byłem tam, pojechałem, zobaczyłem, popatrzyłem, bo spotkałem go 5 lat temu właściwie, już w tej chwili mija, kiedy ja go tam doktor ma już 84 lata i jest sam schorowany, bo o siebie w ogóle nie dba, ale pytam się go, mówię, panie Janie, co z tymi nowotworami mózgu? A on mówi do mnie, tak. Nowotwory mózgu to są najłatwiej wyleczalne nowotwory. A wiem, o, będziemy rozmawiać. No i rzeczywiście musiałem zaczekać 5 lat na to, ale pojechałem tam do niego, do Sacramento, wróciłem 2 miesiące temu, nie widziałem cuda. Ale to daje do myślenia, dlatego że jeżeli przywożą do niego osobę z nowotworem mózgu, która idąc wymiotuje całą drogę, bo tak niszczy ten nowotwór. No i za 2 tygodnie ta osoba już rozmawia, dwa tygodnie, po 2 dniach przestała wymiotować. Ona była ciągle bardzo chora, ale po 2 dniach przestała wymiotować. Po następnych kilku dniach już się lepiej poczuła. Druga osoba przyjeżdża głucha, bo tak już działa nowotwór. Nie słyszy już nic. Ale po 2 dniach mówi, że chyba gdzieś coś tam nas zaczyna słyszeć. Po tygodniu mówi, że już połowę słuchu odzyskała, wyjeżdżając po 2 tygodniach stamtąd, ona już siedziała, razem ze mną rozmawialiśmy. Ja tam spotkałem wielu takich pacjentów, którzy mówią,
wpadli tylko powiedzieć dzień dobry. Był ktoś, ja się pytam, a co tobie było? No rak mózgu miałem, nikt mnie nie chciał operować, nikt nie chciał ze mną rozmawiać. W Stanach pojechałem do Meksyku. W Meksyku mówili mi tak 50/50 szansy, tak naciągane było to 50, sami mi powiedzieli. No ja przyjechałem do pana Jana, po 2 miesiącach zacząłem funkcjonować normalnie, bo mam 4 dzieci. Jakby nigdy nic. Mówi, ja jeżdżę na sprawdzanie cały czas, na testy, na badania obrazowe do Lafayette Hospital w Chicago i tam je badają i mówią, masz raka. A ja wiem, że no mam, pokazują, masz 4 ogniska. No i co z tego, jak to już jest tak 16 lat. Rozmawiam z jedną z takich bardzo miłych pań w Chicago, tam miałem swoje wykłady i to pani mówi, miałam raka. Powiedzieli mi wprost, tu ma pani raka rozsianego, przerzuty, a ja mówię do nich, nie mam raka. Jak to nie ma pani raka? No masz raka, zobacz, tu są badania obrazowe, tu jest jedno ognisko, tu drugie, tu trzecie, tam piąte, dziesiąte. No masz raka. Ona mówi, nie mam raka. Zaczęliśmy się kłócić, ale przestałam, bo obawiałem się, że za chwilę wezmą mnie na trochę inny oddział. I po 6 miesiącach ta kobieta nie ma raka. W ogóle zero. No to co teraz? To co teraz? Ja się tak często zastanawiałem, szczególnie będąc u pana Jana Lubeckiego, to co my wiemy na temat człowieka? To co my wiemy? Nieuleczalne jest uleczalne. Ale tylko wtedy, kiedy trochę szerzej się spojrzy na świat medycyny. Jak to jest, że kobieta mówi, nie mam raka i nie miała tego raka? To czy powinniśmy w takim razie zawierzyć całkowicie medycynie? Ja uważam, że tak, ale się nie da. Dlatego, że leczyć powinniśmy się chodzić do lekarza. Ale co się dzieje wtedy, kiedy lekarz czasami nieświadomie robi nam wielką krzywdę? Jak to jest, że ludzie latami leczą się, latami, powtarzam, na tak zwany refluks? Każdy z Państwa prawdopodobnie miał zgagę kiedyś. Wiecie, o co chodzi? No i to się można leczyć latami na to. Dlaczego? Dlatego, że przyjęło się, że refluks, choroba refluksowa, to jest nadkwaśność w żołądku. To jak to się ma do tego, że lekarze mówią, jest to nadkwaśność, a w podręcznikach medycyny pisze wyraźnie, że kwas solny zawarty w żołądku nie jest przyczyną refluksu. Tak tam pisze. To się studiuje, to się ludzie uczą tego, a potem mówią, za dużo kwasu w żołądku. Więc ten kwas neutralizuje się. Neutralizując ten kwas, doprowadza się do szeregu chorób przewlekłych, które są nieuleczalne. Dzwoni do mnie mama jednego z dziecka, takie było 6-letnie, w podziemiu, oczywiście leczyliśmy to dziecko askorbinianem sodu podawanym dożylnie, bo dzieciak miał raka kości. Powiedziano nieuleczalne. Okazało się nieprawdą, że to było nieuleczalne. Ale mama dzwoni i mówi do mnie, kaszle mi cały czas, już od 3 czy 4 miesięcy, do takiego stopnia, że w nocy kaszle i wymiotuje. I mówi, byłam wszędzie. I nic. Mówią, no coś się dzieje, nikt nie wie, co się dzieje. Lekarz, który podawał temu dziecku askorbinian sodu, oczywiście w podziemiu, bo legalnie tego nie wolno robić, i uratował życie dziecka, dzwoni do mnie i mówi, czy to jest możliwe, że od tej witaminy C, bo ja go tam nauczyłem, jak to robić. Ja mówię, no niemożliwe. On mówi, ja mu podam, ma jakąś wysypkę taką ma i kaszle, mówi, ja tego nie mogę opanować. Wymiotuję. No się zastanawiałem, co to mogło być. Dzwoni ta mama jeszcze raz i ja mówię, wie pani co? Co zrobiliście do tej pory? A ona mówi, no byliśmy u alergologa, ale alergolog powiedział, zrobił testy, że dziecko jest uczulone na wszystko. Ja mówię, jak na wszystko?
sześcioletni chłopak na wszystko. No i co dalej? No, leczenie będzie trwało około roku czasu i trzeba wprowadzić dietę eliminacyjną. Ja mówię, jak wyeliminować co? Zostawić go na wodzie? Jak na wszystko jest uczulony? Ja kiedyś nie jadłem miesiąc, spróbuję, jak to jest. Przestałem jeść. Ale to ja przez miesiąc, spoko, mogłem jeszcze za dwa tygodnie myślałem nie jeść, po prostu nic nie. Nic, tylko piłem wodę. Ale dziecku tego nie zrobimy. No i mama tego dziecka jeszcze pojechała, zrobiła następne testy. Dzwoni do mnie i mówi tak, no zrobiliśmy następne testy i się okazuje, że jemu brak. I teraz czyta, czego temu chłopcu brak. I czyta mi listę aminokwasów, których mu brak. Ja jej przerwałem w połowie i mówię, koniec, proszę mi dalej nie czytać, ja już wiem o co chodzi. No o co chodzi? Ja mówię, trzeba mu dać trochę wody z sodą. Zwykłą, kuchenną sodą. Tak, mówi, jedna czwarta szklaneczki. Niech się napije tej sody i niech pani patrzy, kiedy mu się odbije gazem. Ona dzwoni do mnie. Nie odbiło się. Ja mówię, po trzech minutach też nie? Nie. Ja mówię, okej, trzeba mu dać octu. Octu z jabłek. No ile? No tyle, jak tam powiedziałem. Zakwasić mu trzeba było żołądek. I ona na drugi dzień dzwoni i mówi, przeszło, jak ręką odjął. No przeszło. Przeszło. A dlaczego, mówię, przez tyle miesięcy mu nie przechodziło? Dziecko się strasznie wymęczyło. Widzicie? Prosta sprawa. I nie trzeba było z działa strzelać, nie trzeba było sterydów, nie trzeba było niczego, żadnej diety eliminacyjnej. Po co dziecko nie trawiło? Trzeba było zakwasić żołądek. I mówię, w większości państwa jest to samo. Często właśnie różnego rodzaju przypadłości mówimy, że są przewlekłe, nieuleczalne, a to tak nie jest. Człowiekowi tylko czegoś zabrakło. Może mu wody zabrakło. Nawodnienie organizmu jest zjawiskiem kompletnie niezrozumiałym. Dlatego, że jeżeli ja mówię, że wrzód żołądka wyleczono, w tej chwili to są tysiące, tysiące, tysiące ludzi, to tylko dr Faridun Batmanghelidze, on się tak nazywał, on wyleczył to w ponad 3000 przypadków, ale inni, którzy stosują tę metodę, wyleczyli to już prawdopodobnie w dziesiątkach, może setkach tysięcy przypadków. To co organizmowi zabrakło? Wody. Wody. Jednego dnia trzeba się po prostu napić. Wody. Powtarzam. To jeżeli tak, a my chorujemy w taki sposób, jak chorujemy, to nie zastanawia to nas, że coś tu jest nie tak, że coś tutaj nie gra. Czasami bywają przypadki troszeczkę inne. Troszkę inne, dlatego że jeżeli mamy na przykład kogoś, kto ma skorzenie neurodegeneracyjne i ma na przykład stwardnienie rozsiane, o, następna choroba, tsunami mówią, stwardnienia rozsianego, a, szczególnie u młodych ludzi. Jeżeli mamy dziecko z lekooporną padaczką, widzieliście kiedyś państwo dziecko z padaczką? Widzieliście kiedyś dziecko z padaczką, które ma ataki 200-300 razy dziennie? Spróbujcie żyć z takim dzieckiem. A co dziecko mam powiedzieć, kiedy ono w zasadzie funkcjonuje w padaczce cały czas? Ale jest lekarstwo. Okazuje się, że jeśli temu dziecku poda wyciąg z konopi indyjskich, to jest moment i przestaje chorować. To znaczy, ono jest ciągle chore, ale tych rzutów padaczki na przykład redukuje się do 3-4 tygodniowo, czasami 2-3 dziennie, a czasami zero. To zależy od dziecka. No ale jest to nielegalne w Polsce. Można było dziecku taki preparat stosować i rzeczywiście dr Bachański w Centrum Zdrowia Dziecka stosował to i dzieciaki kwitły. Kwitły nawet takie dzieci, które były w rozwoju wyłączone przez 4 lata. Nie rozwijały się kompletnie, dlatego że jak się może dziecko rozwijać, jak ma 200 ataków padaczki dziennie i nagle zaczęły się rozwijać. Nagle zaczęło to wszystko funkcjonować. Podano to na razie 13 dzieciom,
korzystając z tak zwanego importu docelowego. Ale dwa tygodnie temu, i te dzieci fajnie funkcjonowały, ale dwa tygodnie temu ministerstwo zabroniło tego importu, dzieci chorują od nowa. Super. Czy to są lekarze? Nie. To są tylko ludzie, którzy mają dyplom na ścianie lekarza, ale lekarzami przestali dawno być. Ale można to leczyć? Można. Będąc na uczelni wyższej, nie mogę nie mówić o marihuanie. Muszę coś powiedzieć. Jestem absolutnym przeciwnikiem palenia marihuany przez ludzi do około 20 roku życia. Co później, inna sprawa. Ale rzeczywiście badania, jakie porobiono, wskazują, że rzeczywiście w okresie rozwojowym palenie marihuany może, nie zawsze oczywiście, ale może spowodować i to czasami nawet trwałe uszkodzenie. Nie dzieje się tak już później, ale szczególnie młodzież jest naprawdę narażona na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jest. I dlatego absolutnie nie polecam. Nigdy nie paliłem marihuany. Jednego dnia sobie zabufam, muszę sprawdzić, jak to działa. Ale jeżeli mamy kogoś, kto ma na przykład schorzenie takie neurodegeneracyjne, gdzie ten człowiek cały się trzęsie. Wczoraj spotkałem panią, która błagała o pomoc dla 18-letniego syna, który ma cały czas czkawkę. I to calutki czas. On nie może funkcjonować, on nie może żyć. Co wtedy? No wtedy trzeba zapalić jointa. Ale tylko wtedy. Dlatego, że zapalenie tej marihuany powoduje, że on się natychmiast uspokaja. To jest kwestia 30 sekund i zaczyna działać. To teraz co? Nie pozwolić mu na to? 28-letni chłopak, który ma nieuleczalną chorobę Leszyńskiego Crohna, która jak widać jest uleczalna. Nieuleczalną chorobę Leszyńskiego. On umiera, on cierpi niesamowite męki, dlatego że no, lecząc go, wycięto mu jedno jelito, wycięto mu pół drugiego jelita, wyłoniono mu stopnie na brzuch, a on cierpi. I wtedy, kiedy on sobie zapali tego jointa, mówi, ja żyję, nie umieram. No to palił sobie tego jointa i hodował sobie tą marihuanę u siebie w domu. Bo zbierał ten kwiatostan, suszył, wkładał w specjalne urządzenie, bo on nie palił, bo palenie jest naprawdę niedobre. Palił i wdychał to specjalne vaporizery i dzięki temu żył. Wpadła policja, był aresztowany, grozi mu 8 lat więzienia. To co teraz zrobić z takimi ludźmi? Jak do tego podejść? Oczywiście, właśnie tutaj żeśmy nawet rozmawiali przez chwilkę, RSO, czyli ten prawdziwy olej z konopi. O co tu chodzi? Chodzi o to, że konopie indyjskie, ale te prawdziwe, niepodrabiane, niesprejowane czymś, bo to jest ogromne zagrożenie. Na chwilę jeszcze odejdę od tematu. Dlatego, że konopie indyjskie, te prawdziwe, które się pali od 5000 lat, nikogo jeszcze nie zabiły. To nie uzależnia. Ale jeśli się je sprejuje amfetaminą i się komuś poda, szczególnie ice, wiecie co to jest ice? Nie wiem, na narkotykach się nie znacie. No, jeśli się sprejuje ice'em, to ten ktoś zapali raz, jest uzależniony. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Nie wiecie co palicie, jeśli palicie. A tutaj w Bieszczadach, no pachnie, wszędzie to pachnie. Olej z konopi jest to substancja pozyskiwana z kwiatostanu konopi indyjskich. Produkcja tego jest banalnie prosta. Nie pytajcie mnie jak, bo to jest na internecie. I to się robi. I to ludzie w desperacji to robią, dlatego że dzwoni do mnie dziewczyna, która, no, młoda kobieta, tak powiedzmy, i mówi, ja pracuję na onkologii, a mój ojciec dostał raka mózgu. No ja mówię, no i co? No przecież mówi, nie wezmę go na oddział. Bo mówi, jeszcze przez 5 lat jeszcze żeśmy nikogo nie wyleczyli. No i hodują sami, robią ten olej, pomagają ojcu i funkcjonuje.
to jak to jest znowu? Nieuleczalne jest uleczalne? No oczywiście, że jest uleczalne. Tylko teraz, jeżeli mamy takie przypadki, gdzie ludzie niezwykle ciężko chorzy, terminalnie chorzy, chcą być w ten sposób leczeni, to po pierwsze jest to nielegalne, dlatego że to zawiera ten olej, żeby on działał, musi zawierać tetrahydrokanabinol, czyli tą substancję psychoaktywną. Czasami nie musi. Czasami wystarczy to tak zwane CBD i wystarczy, ale tego w Polsce nie ma, nawet tego. Materiału pod Katowicami na to CBD leży na 1,5 tony tego wszystkiego. Ale my to wysyłamy do Austrii, tam nam robią i teraz za ciężkie pieniądze przelewamy kasę do Austrii i kupujemy 10 ml za 600 zł. Nie jesteśmy sprytni w tym zakresie w ogóle. Okej, będziemy to zmieniać teraz. Ale jeżeli mamy ciężko chore dziecko, które ma lekooporną padaczkę i my i mamy system, który nie chce temu dziecku pomóc, bo nie chce, bo gdyby politycy chcieli, to by zrobili to raz, dwa. Jak chcą wprowadzić podatek, to się przegłosują o 3 nad ranem. Budzimy się rano, już mamy nowy podatek. To się da zrobić, raz, dwa, piorunem. A tutaj po prostu nie chcą. Z jakiego powodu? Wiadomo dlaczego, nie będę mówił. Natomiast jest jeszcze gorszy problem. Dlatego, że nawet jeśli to byłoby osiągalne, to co zrobić w setkach przypadków, kiedy ludzie na to sobie nie mogą pozwolić, bo nie mają normalnie pieniędzy. Co zrobić? Rząd nie pomoże. Kasa nasza, Narodowy Fundusz Zdrowia, tam nie ma kasy. To puste jest. To jak teraz ten nieszczęśliwy człowiek, to nieszczęśliwe dziecko i chorująca razem z tym dzieckiem cała rodzina, bo to rodzina chora jest. Jak to teraz pomóc? Tylko dlatego ma dziecko chorować i być skazane na straszliwą chorobę, bo nie ma pieniędzy? Tylko dlatego musi być tak, bo chory na nowotwór mózgu nieoperowalny nie ma pieniędzy, żeby kupić sobie ten olej? To w jakim świecie my żyjemy? To jak to jest, że system pozostawia tych ludzi kompletnie bezbronnych? A my mówimy tak, my tu sobie siedzimy, fajnie rozmawiamy, znaczy jak tam, a tam ludzie umierają. To wcale nie ma żartów. Ludzie umierają. Dzieci umierają, dorośli umierają zupełnie niepotrzebnie, bo można byłoby im pomóc, ale nie mają pieniędzy. Bo dzwoni do mnie mama dziewczynki 6-letniej, która mówi, jesteśmy same, tak się życie nam ułożyło, ja żyję z renty, moje dziecko fantastycznie się rozwija, ale ja mam raka mózgu. Ja, no co ja mam im powiedzieć? Proszę sobie kupić za 12 tysięcy złotych na miesiąc ten olej? Jak ona nie ma co jeść. Rozwiązanie jest tego problemu? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Bardzo proste. W Rzeszowie, może nie każdy o tym wie, ale powstało coś, co się nazywa Polska Akademia Zdrowia. Polska Akademia Zdrowia jest stowarzyszeniem non-profit. Ale to stowarzyszenie samo w sobie zajmuje się właśnie działalnością społeczną, działalnością związaną z krzewieniem wiedzy na temat zdrowia, między innymi. Kiedyś, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, Polacy, tamci Polonusi przychodzili do mnie i dawali mi $50, $100. Mówią, zakładaj coś i rób, i lecz tych ludzi. Ja mówię, nie dawajcie mi pieniędzy, bo to się źle skończy. No załóż coś, załóż fundację. Ja nie chciałem założyć fundacji Jerzego Zięby, bo już jeden Jerzy fundację sobie założył i ma dzisiaj problemy. Zresztą tylko on. Ale została założona fundacja, bo sobie wykombinowałem coś takiego, że jeżeli na przykład założymy fundację, która będzie miała za cel postawiony zbieranie pieniędzy po to, żeby takim ludziom poszkodowanym przez los, osobom dorosłym czy dzieciom,
dać ten lek za darmo. Czy to jest możliwe? No pewno, że jest możliwe. Skąd pieniądze? Pieniędzy jest masa. Pieniędzy są niewyobrażane ilości. Gdzie one są? Tutaj. Dlatego, że jeżeli zbierzemy milion osób, a uważam, że to nie będzie żaden problem, milion osób i każda nam da po 20 zł, to mamy 20 milionów złotych. Możemy kupić im ten lek? Możemy. A jeśli go będziemy robić w Polsce, a można będzie, bo to jest bardzo proste, to wtedy można będzie pomóc tysiącom chorych. Bo nikt inny im nie pomoże. Nikt. I dlatego taka fundacja powstała. Ona się nazywa Polacy dla Polaków. Ktoś mi powiedział, agitujesz, żeby ściągnąć pieniądze. Ja mówię, tak, bo dla chorego człowieka, czy dla chorego dziecka, to się rzucę na kolana, żeby ściągnąć pieniądze. Ja nie mam z tym problemu żadnego. Ta fundacja została założona właśnie dla przypadków takich, gdzie są to beznadziejne przypadki, gdzie istnieje możliwość pomożenia tym ludziom, ale nie mają oni pieniędzy, ani nasz rząd nie ma pieniędzy. I dlatego zachęcam Państwa, żebyście pomogli temu wszystkiemu. Adres internetowy jest PAZ, Polska Akademia Zdrowia.org.pl. Strona internetowa fundacji będzie uruchomiona najprawdopodobniej już w tym tygodniu. I ja mówię to o tym celowo w tej chwili, dlatego że mówię, my siedzimy tu, a tam ludzie umierają niepotrzebnie. Dzieci cierpią niepotrzebnie, a pomocy nie będą mieli, dopóki ktoś z zewnątrz, tak jak ludzie, nie zbiorą się. Ja będę apelował do polskiej telewizji, która jest nasza, bo to jest telewizja publiczna. Ona nie należy do nikogo, ona jest nasza. Będę apelował do prezesa Brauna, będę apelował do prezesa radia, bo radio publiczne jest naszym radiem. Będę prosił media prywatne, bo ich mogę prosić, bo one nie należą do nas. Ale do telewizji będę się zwracał z żądaniem wręcz, żeby to nagłośnili. Dlatego jeszcze raz mówię, to nie jest strach ta marihuana. Trzeba tylko rozsądnie, mądrze do tego podejść. Są bardzo fajne dwie książki, które jedna się nazywa Odkłamanie marihuany, druga się nazywa Marihuana leczy, ale nie chcieli temu autorowi tego wydać. Więc, znaczy wydać, gdzieś tam umieścić. Ja to umieściłem na mojej stronie, która się nazywa ukryteterapie.pl. I jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem i dojściem do odsiania plew od ziarna, to tam bardzo proszę, można sobie tą książkę kupić. Chciałem tylko jeszcze skorzystać z tej okazji tutaj, że mam jeszcze parę minut, panie profesorze, mam do 15 po, tak? Dobrze. Żeby Państwu jeszcze powiedzieć parę innych rzeczy takich ciekawych, dotyczących zdrowia, gdzie zdrowie sami sobie niszczymy. Naprawdę sami sobie niszczymy i niszczymy zdrowie dzieciom. Jest to sprawa przede wszystkim, na przykład cukru. Przede wszystkim chociaż nie tylko. Jest to sprawa cukru. Przyjrzyjcie się, jeśli wejdziecie Państwo na tą stronę moją, ukryteterapie.pl, tam można kliknąć na zakładkę filmy. I chyba film numer 5. Tam będzie napisane cukier. To dosyć dużo czasu tam zajmuje, nie będę Państwu tutaj zabierał tego cennego czasu. Zobaczcie sobie, ja tam pokazałem, gdzie jest cukier. To się zdziwicie bardzo. Ile tego cukru pompujemy w siebie i w dzieci, w ogóle o tym nie wiedząc. Zupełnie. Nie zdając sobie sprawy, ile tego cukru wkładamy w usta dziecka. Wtedy, kiedy ja pokazałem matce, że dziennie mu daje co najmniej 24 łyżeczki cukru, nie mogła w to uwierzyć. A robi to codziennie. Nie wiedząc o tym. Nie chcę tracić czasu, dlatego właśnie tylko Państwu wspominam o tym, żeby popatrzeć na to, bo to jest zdrowie naszych dzieci. Druga sprawa, która jest niezwykle ważna, to jest właśnie leczenie pana doktora Lubeckiego, nowotworów mózgu. To jest usuwanie toksyn z organizmu i usuwanie toksyczności. Trudno nawet to określić, ale jaką dają nam obce pola elektromagnetyczne. Bardzo mało się o tym mówi. Ja mam ponad 600 badań naukowych na ten temat.
bardzo mało się mówi, pomimo tego, że od czasu do czasu na internecie gdzieś się tam przewija informacja, a komórki są szkodliwe. No są szkodliwe, co idziemy dalej. Są szkodliwe. Ale jak się wgryźć w ten temat, to przysłowiowa szczęka człowiekowi opada, co się dzieje wtedy. To, co się dzieje z mózgiem, pod wpływem nie tylko komórek, bo komórka jest jednym z wielu źródeł. Dlatego ja mówiłem na internecie, tam gdzieś napisałem, w szkołach powinno się natychmiast zlikwidować Wi-Fi. Natychmiast. Przejść na kawę. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale przejść na kawę. Bo to, co robią właśnie te obce pola elektromagnetyczne, to jest absolutna katastrofa. Wkładanie sobie jeszcze telefonu do ucha jest rozwiązaniem katastrofalnym. Naprawdę. To, co naukowcy w tej chwili wiedzą, to jest coś, co powinno być, że tak powiem, grzmieć na alarm. Ale jest trudno się przed tym uchronić. I nie ma za bardzo dobrych rozwiązań na to. Niestety. I to jest ogromny problem. Bo tak jak tutaj rozmawialiśmy przed wykładem, przed rozpoczęciem w ogóle tej imprezy, rozmawialiśmy na ten temat, jak długo jesteśmy narażeni, od jak dawna jesteśmy narażeni.